Witam Was. Rozstrzygniemy właśnie losowanie dotyczące ortów gdańskich. Losowanie odbędzie się w ten sposób, że najpierw powiem Wam, odpowiedzi można było udzielić rocznik lub A, B, C, D. Także obydwie te formy były brane pod uwagę jako poprawna odpowiedź. Dlatego też nie zrobię losowania poprzez program w komputerze, tylko za pomocą swojej starej, sprawdzonej maszyny losującej. Mam tutaj przygotowaną listę zwycięzców, niki czy nazwiska. Do każdego tutaj niku jest odpowiedni numer dodany, który znajduje się tutaj na maszynie losującej, które zawierają właśnie te kulki. Kulki zostaną umieszczone do maszyny losującej. W losowaniu pomoże mi mój syn Maciek, będzie tutaj od totalizatora. Z tego tutaj bębna wyleci jedna cyfra, którą dopasujemy do odpowiedniego tutaj niku. No i ta osoba otrzyma tajemnicze historię Polski. A prawidłową odpowiedzią, tu jeszcze Wam pokażę te orty. Mamy cztery orty, a prawidłową odpowiedzią oczywiście był 1625 rocznik. To jest oryginalna monetka, właśnie ten oryginalny ort z rocznika 1625. No najprościej, według mnie było już najprostszą odpowiedzią, najłatwiejszą było no, waga tej monety, bo wiadomo, że ort no, nie waży 9 czy 10 gram. Także to była poprawna odpowiedź. Tutaj wszystkie poprawne odpowiedzi mamy. A teraz przejdźmy do losowania, do maszyny losującej. Poprosimy teraz Maćka o wrzucenie kul do bębna maszyny losującej. Poszło. Idzie nam to w miarę sprawnie. Tu Wam pokażę jeszcze w międzyczasie listę zwycięzców. I przy każdym jest właśnie numer. Wezmę ten opis. I tu jeszcze chciałem Wam pokazać z drugiej strony. Dwie osoby. O, jeszcze kartka. Tutaj jeszcze są dwie. Że Maciek mówi, że już jest gotowy do losowania. No. No to teraz kręcimy maszyną losującą. Wypadnie nam jedna kulka. Uwaga, uwaga. To się w ogóle złapało. Kręć, kręć. Uwaga, uwaga. I mamy numerek. Jaki numerek? 16. 16. Sprawdź Maciek, kto ma numer 16. Możesz przeczytać. Rafał Mickow. Rafał Micoko. Rafał Micoko, pierwszy numerek na liście. Numer 16 wygrywa Rafał Micoko. Gratulujemy Rafałowi. Pod filmem będzie aktualny mail do mnie. No i na maila chciałbym wysłać może tą książkę paczkomatem, więc poprosiłbym o kontakt na maila, a resztę formalności już sobie załatwimy między sobą. Także jeszcze raz gratuluję zwycięzcy Rafałowi, proszę o kontakt. A tak z zapowiedzi to chciałem Wam powiedzieć, że teraz tą sobotę 15 idę na giełdę staroci pokopać trochę po straganach. Jeżeli mi się uda jakieś monety znaleźć, to oczywiście zrobię film z tego kopania po straganie. No i jeszcze jadą do mnie trzy orty Augusta III Sasa, trzy różne roczniki, także też zrobię o tym film w najbliższym czasie. Może znów jakiś konkurs będzie, opowiem trochę o Efraimku, o którym już też zapowiadałem. Także nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrypcji, no i dzwoneczka, żebyście nie przegapili następnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia.